Widzowie, jest tak gorąco, ja zdycham, przysięgam. Jest za gorąco, już znowu, kurde, ja tak narzekam, że raz jest za ciepło, raz jest za zimno. Ale kurde, to co jest teraz, nie da się przy komputerze siedzieć. Nienawidzę po prostu, siedzi mi się fatalnie i czuję się okropnie, ale dobra. Odcinek musi być, więc witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym filmie. W dzisiejszym odcinku, widzowie, postanowiłem, że... tak zastanawiałem się w sumie nad tym, jak zbanować Lucyfera na moim koncie na YouTube. No bo skoro on jakby jest tutaj, skoro jakby, wiecie, skoro jakby to powiedzieć, skoro siedzi na tym moim koncie, skoro ma do niego dostęp i dostał do niego dostęp, no to na pewno dałoby się jakoś go stąd wyrzucić, na przykład zmienić hasło i wszystko byłoby git, nie? Tylko nie wiem, jak to zrobić, bo wiecie, nie wiem, jak go wylogować z tego mojego konta, wiecie, o co chodzi. Dlatego w sumie myślałem, że najłatwiej by mi ułatwiło to wszystko, gdybym poznał jego maila jakiegoś na przykład, czy coś takiego, albo miał jakby dostęp do jego konta. Wtedy z jego konta mógłbym zarządzić tym, żeby się odłączyć, coś tego typu, tak jakoś to rozkminiłem. Ale no nic, dzisiaj jedyne co pomyślałem to, że może znajdę coś, co by mi się jakkolwiek przydało do tego, żeby Lucyfera wyrzucić. I cel na dzisiejszy odcinek to jest po prostu zbanować Lucyfera, odciąć go od mojego kanału, tak żeby on nie mógł go zabrać. No bo jeżeli mnie znowu tutaj jakoś zbanuje i powstrzyma przez rzucanie filmów, no to będzie naprawdę tragedia, widzowie. No ale dobra, zanim rozpoczniemy odcinek, poproszę was o zostawienie łapki w górę i zasubskrybowanie kanału. Wbijecie na kanał vlogowy, ponieważ tam lecimy po 100 tysięcy subskrypcji. No a co? A ja spocony, kurde, jak świnia. Muszę wystartować film. Więc lecimy z koksem. Proszę, wiatraszku, wiej cały czas. Dobra, co chodzi w ogóle, widzowie? Ja przed odcinkiem sobie poszedłem do Netheru i znalazłem sobie Ender Money. No i tu na przykład, prawda, do Ender Chestu schowałem sobie perełki kilka, bo czuję, że mogą mi się dzisiaj przydać. Tym bardziej, że jeszcze wam nie powiedziałem, gdzie mam zamiar iść, ale to wam teraz powiem. Mam zamiar pójść do tamtej bazy Lucyfera. Ja wiem, bardzo odpowiedzialne tam iść, ale wydaje mi się, że tam są takie ściany z lawy i po prostu za tymi ścianami z lawy może coś się kryć i po prostu chcę to dzisiaj sprawdzić, ponieważ tam nie byłem, a już od dawna miałem to zrobić. No i zastanawiałem się, gdzie tego Ender Chesta dać. Jeszcze jakby nie wypuściłem filmu, w którym was pytałem, gdzie tego Ender Chesta dać, więc nie mam pojęcia, gdzie mam go dać, ale dobra, ja po prostu może go dam, kurde, a to jakby tu był przy tym enchancie, chociaż nie, no to jest takie miejsce, takie mało honorowe, mało jakieś takie wybitne, że tak to ujmę. No ale tu na przykład, patrzcie, jakbym zmienił to lekko i dał tak, w ten sposób, to bym wywalił, to bym zabrał stąd i teraz zamiast tego dał to tutaj, a Ender Chesta bym wcisnął tu. No teraz tu już nie mogę tego zmienić, bo ogólnie jak rozwalę Ender Chesta, to mi wypadnie tylko obsydian, a ja nie mam tego. No czy perły mam, więc mógłbym zrobić jeszcze jednego. Dobra, bierzemy to. Serce dalej jest, więc możemy być spokojni. Mamy perły, bo nam się na pewno dzisiaj mogą przydać. No i ogólnie tak, przygotowuję się do tego wyjścia. Na pewno nam się może przydać też, wiecie co, odłożę sobie na razie tutaj do tego to. Przyda nam się podka na niewidzialność. Ale taką podkę to chyba najłatwiej będzie zdobyć w laboratorium, więc ja szybko sobie tam skoczę. Chciałem pójść ogólnie do Netheru. Po co tam poszedłem w ogóle? Poszedłem tam po to, żeby znaleźć twierdzę i żeby ogarnąć jakieś blazy, ale nie mogłem znaleźć ani twierdzy, ani blazów. Kolejne, kurcze dirty wszędzie są porozstawiane. Patrzcie, pamiętacie? Ja już co odcinek o tym mówię, ale teraz idę na górę i no, tu na bank będzie jakiś dirt. Nie wierzę w to, jak tu nie będzie dirta żadnego. Nie wierzę w to. Nie. Nie, to się nie dzieje, naprawdę. Nie. O, jeszcze nie zdążyły te kurde najgorsze na świecie Endermany tutaj cokolwiek mi nabruździć, więc dobrze. Ale dobra, skupmy się na tym, co mamy do zrobienia, czyli podki na niewidzialność potrzebuję. Czy my tu mamy jakieś podki? Mamy Invisibility. Może jedna wystarczy chyba. Ta jest 8 minut jeszcze w dodatku. Dobra, na chillu nam starczy jedna. Nie ma co brać dwóch. Chociaż, dobra, wezmę dwie, no co ja będę, przecież mam miejsce w ekwipunku, a w razie czego będziemy mieli, wiecie, że tak powiem, koło ratunkowe, więc weźmy sobie jeszcze jedną, jest git, regeneracja, kurczę, jakbyśmy mieli fire protection, kurczę, nie pamiętam, jak się robi fire, ale jakbyśmy mieli fire protection, to ja bym mógł przez tą lawę po prostu przepłynąć, a tak, to ja muszę, kurczę, perłę rzucać, no ale dobra. Przejdźmy, znaczy w sumie w tej zbroi to ja bym dał radę na przejście, bardziej, że ja tu mam fire protection. Ale jak już mam te perły, to użyję tych pereł, już nie cyrkujmy, kurczę, nie ładujmy się tam. Dobra, czy ja mam wszystko, co potrzebuję? Grasa mam, którego zdecydowanie nie potrzebuję, więc odłóżmy go, ale postawiłem. O kurde, ta łopata jest, o kurde, potężna. Dobra, rozwalmy to, tutaj tak, dobra. I możemy iść, no w sumie wszystko mam. Dobra, lecimy na tą wyprawę, nie ma co. Lecę w takim razie, no niestety nie mam elytry. To jest najgorsze, kurde, ja muszę pójść do Endu i zaś szukać elytry, ja nie mogę.
mogę, to jest najgorsza rzecz na świecie. Ale dobra, ogarnę sobie to poza odcinkiem. Teraz póki co idę, czeka mnie ogromnie długa podróż, więc ja chyba nie będę was tym zanudzać, tylko po prostu tam jakby już zrobię cięcie i wrócę do was, jak już będę na miejscu. No bo czeka mnie naprawdę ogromnie długa podróż, tak w sumie jak sobie myślę, więc widzimy się za chwilę. Dobra widzowie, jestem pod tą kopułą, troszkę mi to zajęło, ale już jestem, dobra git. Spróbujmy przejść tam, ja tak jak ostatnio, o kurczę, to już tutaj. Ja nie mogę, to dalej wygląda tak strasznie. Ja mam dosyć tego miejsca, ale dobra, zróbmy coś takiego. Rozwalmy tutaj kwadirty w tą stronę i rozlejmy wodę, coś takiego. I teraz tam na dole ja bym chciał zrobić takie coś, żeby dostać się tam w miarę szybciej niż woda, wiecie o co chodzi. Ale nie za szybko, tak żebym też nie zginął z wysokości. Ale na tyle szybko, żebym mógł zrobić tam dziurę, żeby to się tam nie rozlało. Uwaga, taki jest plan. Czy to się uda? Kurde, no może być ciekawie. Może być ciekawie, uwaga, dobra, teraz możemy skoczyć. O kurde, tu jest lawa! O! O! Dobra, dobra. Nie jest dobrze, dobra, tu dalej jest to. Kurde, najgorzej, zrobiłem tyle cyrku tu. Wszystko się spaliło. I ja nie mogę. O kurde. Ale się wystraszyłem tego wybuchu. Dobra, ale jesteśmy... Dobra, nieważne. Ogarnijmy wszystko tak najszybciej jak się da i zmywajmy się stąd. Nie ma co tutaj siedzieć za długo. Ja może, wiecie co, wypiję sobie tę potkę na niewidzialność, bo... myślę, że narobiłem tyle hałasu, że jednak chcę to zrobić. Dobra, sprawdźmy sobie te skrzynki. Tu nic nie ma, tutaj też nic nie ma. Dobra, czyli jest czyste, że tak to ujmę. Czy ty wy mnie będziecie atakować? Ja was zaatakuję. Nie chcę was tu. Kurde, ty znikaj, ty też znikaj. Ty znikaj. Jarajcie się wszyscy. Najgorsze śmietniki. Dobra, idźmy na drugą stronę. Przelatujemy tam perłą. Łup, dobra, jesteśmy po drugiej stronie. Kurde, teraz która... Z której my... Nie, dobra, stamtąd przeszliśmy, okej. Okay. Dobrze, że ten portal tu jest, bo gdyby nie to, to bym nie wiedział, nie? W portalu byliśmy, tam bym nie szedł. Ja jestem ciekaw, co jest za tym. Tam bym przeszedł, tylko kurde, nie... boję się, co tam jest. Czekajcie, tak... Kurde, nie wiem, jak rzucić perłę. Czy daleko? Czy blisko? Podejrzewam, że to będzie taka sama ściana jak tu, czyli chyba na jedną kratkę, jak mi się wydaje. Dobra, rzucam tak przed siebie po prostu, uwaga. Okej. Okej. Tu jest jakiś most. Tu jest jakiś most, on do czegoś prowadzi. A, to jest ten tunel, co my widzieliśmy! Tam jest coś, tam jest jakiś tunel długi prowadzi do czegoś, ale nie wiemy do czego. Czy chcemy to sprawdzać? Kurczę, boję się... Tu są jakieś drzwi. Dobra, wejdźmy tu, sprawdźmy to może. Ja jestem obsrany, nie będę ukrywał. Mamy jeszcze 5 minut, dobra, git, przejdźmy tu. Dobra. Okej, okay, dobra, to jest jakieś straszne miejsce, to jest jakiś... Coś od Lucyfera to jest na bank, to jest 100% jego, tam jest jakiś pulpit z książką. Tu jest łóżko. Tu są skrzynki jakieś, dobra. Nikogo nie ma, dobra, możemy być spokojni. Sprawdźmy skrzynki, nie ma nic, sprawdźmy książkę. Mamy maila! Mamy maila, widzowie! Ej, dobra! Jezu, ale fart, dobra, że on tutaj to takie rzeczy trzyma, to jest naprawdę niezły debil. Dobra, w skrzynkach nic nie ma. Ej, dobra, mamy maila, biorę tą książkę. Chociaż nie wiem, czy ja chcę ją brać, ja bym to skopiował, Ctrl-C. Dobra, odłóżmy tą książkę. Ja mam tutaj inną książkę, to jest ta z tym jego zadaniem, ale dobra, wklejmy to tutaj. Będę miał coś ze sobą przynajmniej. Mamy kopię tego i zostawiamy tutaj, żeby on się nie spodziewał, że ja tutaj kiedykolwiek byłem. Te skrzynki sprawdziliśmy? Nie, chyba, ale dobra, nic z nich też nie ma. Tutaj, czy coś jest? Nic nie ma, dobra. Sprawdziliśmy to, co trzeba było sprawdzić. Ej, ja nie wiem, czy my tu powinniśmy dłużej siedzieć. W sumie mam to, co chciałem mieć, nie? I wrócić, żeby patrzeć na inne rzeczy, no 4 minuty mam, to teoretycznie możemy się tutaj kawałek dalej przejść i zobaczyć, jak to wygląda. Tutaj trzeba uważać na dziury, bo widzę, że jest dziurawy ten most strasznie. Strasznie tu ciemno, ja oczywiście sobie nie wziąłem w ogóle żadnych tych pochodni. Te moby mnie nie widzą, więc git. Chociaż jest tu creeper, który mam nadzieję, że na pewno mnie nie zauważy. Ej, dobra, kurczę, wiecie co, ja tutaj nic nie widzę. Ja nawet tam nie idę, ja wracam z powrotem, bo ja tu nic nie widzę. Ja muszę przyjść tu z pochodniami, bo to bez sensu jest tak łazić tutaj. W ten sposób nic nie zobaczę, chociaż mógłbym w sumie... Czekajcie, czy mógłbym tak zrobić? Okej, zabrałem sobie lawę. Czy, o kurde, prawie wpadłem. Czy lawa świeci? Ej, dlaczego lawa nie świeci? Co jest grane? Powinna świecić. A, nie mam dynamicznych świateł włączonych, no dobra, to wiele wyjaśnia. Dobra, i teraz coś nam tutaj się, że tak powiem, rozświetliło, więc co nieco tutaj widzimy więcej. Tu jest lawa znowu. Tu jest, kurczę, jakaś taka przestrzeń duża, ja nie wiem, o co tu chodzi. Masa tu jest z tych mobów. Patrzcie, a czy on mnie zaatakuje, jak ja go podpalę? Nie, nie wierzę, to ja. Tu jest jakiś tunel. Kurde, straszny tunel. Przejdźmy tu. Zobaczmy, co tu się kryje, chociaż boję się tu siedzieć.
Tu jest znowu lawa, to jest jakaś kopalnia, o kurde. Jak tam ktoś przerył? I nic tu nie zrobił żadnego mostu, co jest grane? Dobra, nie wiem, nieważne. Wróćmy z powrotem, tu nic nie ma, to jest jakiś tunel bez końca, nie wiem o co w nim tutaj chodzi, więc może olejmy go, może nie, że tak powiem... Nie grzebmy tam, gdzie nie trzeba, wiecie o co chodzi, nie? Wróćmy z powrotem, na spokojnie. I nie róbmy jakichś cyrków. Ja mam w sumie to, co chciałem mieć, czyli maila, czyli możemy, że tak powiem... No, że tak powiem, mamy sposób na... Znaczy, mamy sposób. Podejrzewam, że mamy sposób. W sumie, kurde, mogłem spróbować rzucić jedną perłą na dwie ściany. Zwaliłem. Dobra, nieważne. Chociaż, wiecie co, przetestuję tę zbroję. Uwaga. Dobra, jest git. Mogłem tak zrobić od razu. W sumie zbroja dobrze chroni, fire protection działa. Pa, jeszcze kurczę, ja myślałem, że jeszcze będę się mógł schodzić w tej wodzie. A tutaj taki cyrk, dobra. Mamy wszystko, co chciałem mieć. Wyłazimy stąd. Perły nie korzystam już z pereł, bo nie ma sensu. Wyłazimy stąd jak najszybciej, mamy to, co chcieliśmy mieć. Mamy maila, czyli jesteśmy, że tak powiem, ustawieni. Mogę teraz, że tak powiem, są szanse na to, że mogę zbanować Lucyfera, wiecie o co chodzi, nie? Więc spróbowałbym to zrobić na pewno. Więc tylko zastanawiam się jak, kurczę, lawę sobie zabrałem ze sobą. Kurde, teraz co ja z tą lawą mam zrobić? Dobra, wiecie co, zróbmy tak. Schowajmy ją tutaj pod ziemię po prostu. Zabierzmy to, dobra, tu. Jedno wyrzucamy i tak, o, jest git, dobra. No, udało mi się, bierzemy tą lawę. Tutaj murujemy dirtem. Te dwa bloki, pamiętacie te dwa bloki? One tam na dole są, to są te dwa bloki. Kurde, zostawiłem je tam. Ale zwaliłem. I co teraz? Czy ja mam tam schodzić po to? Ja nie wiem, czy ja to mam schodzić po to. Dobra, mam pomysł. O kurde. Dobra, jest ta woda jeszcze. Ja nie mogę, już myślałem, że ona zniknie mi zaraz. Ale stres, nie? Dobra, teraz tak, ja bym chciał się tam wydostać na górę. Czy ja dam radę, czy tu będę musiał czekać na tą wodę? Nie, no najgorzej. Dobra, zbierzmy sobie tutaj trochę tego. Stąd nie zauważy nikt, że zabrałem. Dobra, jest tak, okej. Wyjdźmy sobie tutaj piętro wyżej. Raz, dwa. O, wylało mi się akurat. Dobra, git. Zabierzmy... Kurde, dolałem wody więcej? Jak to się stało? Zabierzmy te dwa bloki. Jeden odłóżmy tu i tak, tu jest mega syf. Potrzebujemy dwa, albo nawet trzy potrzebujemy tam na dole. To czekajcie, biorę. Kurde, spaliłem kolejny. Dobra, bierzemy ten. I tak tu jest zrobiony syf. Dobra, zamurujmy to z góry. Dobra, i tak będzie wiedział, że my tu byliśmy. Co ja chcę ukryć w ogóle? I tak widzi to. W sumie mogłem ukraść tą książkę, jak już tu, jak skoro i tak on to zobaczy. Dobra, nieważne. Sposób mamy na to, żeby jakoś Lucyfera, że tak powiem, zbanować. Nie wiem jeszcze, jak wykorzystam tego maila. Dajcie mi znać w komentarzu, jak wy byście to wykorzystali, a ja pomyślę i może znajdę jakiś sposób na to, żeby jakoś może go zbanować z wykorzystaniem tego maila. Ale póki co wracam z powrotem na palionowo. Idę zabezpieczyć książkę, którą zdobyłem. I tyle, widzowie. Widzimy się na kolejnym materiale już jutro. Pozdro!